dobry, witam Państwa, Kacper Kita. To jest kolejna rozmowa Nowego Ładu w ramach mojego programu Francję bez PIT-u i dziś po raz kolejny naszym znakomitym gościem jest pan profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. A na życzenie widzów kanału pana profesora i naszych widzów zajmiemy się teraz problemem bonapartyzmu, któremu poświęcimy kilka odcinków, ile zobaczymy, wyjdzie w praniu. No i zacznijmy, zanim przejdziemy oczywiście do Napoleona I, którym poświęcimy sporo miejsca, no i wspomnimy też oczywiście o Napoleonie III, to zacznijmy od samego pojęcia. Czym, panie profesorze, w politologii, w naukach o polityce, jak rozumiany, definiowany jest bonapartyzm? Bo chyba jest to takie szersze zjawisko, którego pewnym takim pierwowzorem jest sam Napoleon, ale które nie traci na aktualności. Tak, rzeczywiście. Ja nawet bym powiedział, że autorem samego zjawiska, konceptualizacji to zjawisko uległo w wyniku rządów Napoleona III, a nie Napoleona I, jak się wszystkim zdaje, dlatego że w Polsce bonapartyzm szczególnie kojarzy się z Napoleonem I, Napoleonem Wielkim, prawda, czy jak go tam inaczej nazwiemy. We Francji i w literaturze prawno-politologicznej we Francji bonapartyzm jest traktowany jako cały system ustrojowo-ideologiczny. Jest to pewien rodzaj systemu politycznego. Bonapartyzm jest zarówno oddzielną doktryną polityczną, jak sobie sięgniemy do tej klasycznej pracy René Remonda, Prawice we Francji, zresztą wydanej w wersji takiej skróconej trochę, znaczy najkrótsza wersja tej książki wydana została w języku polskim również, no to zobaczymy, że jest coś takiego jak w ogóle doktryna polityczna bonapartyzmu. Jak sobie sięgniemy do historyków państwa i prawa francuskiego, to szybko się zorientujemy, że jest również wymieniana doktryna ustrojowa bonapartyzmu i pewien system polityczny. Może z takiej sytuacji zacznijmy sobie od tego systemu politycznego, bo można mówić w ogóle o systemie politycznym typu bonapartystowskiego. Pojęcie w Polsce jest bardzo, ale to bardzo mało znane. Sam się kiedyś z tym lata temu zderzyłem, kiedy brałem udział w takiej konferencji, w której rektor sobie wymyślił, że doktorzy napiszą teksty i je wygłoszą, a profesorowie potem wstaną i je skrytykują. I tam między innymi padło określenie typ władzy bonapartystycznej. No i w recenzji, prawda, tej krytycznej profesor wyskoczył, że co to ma do tego Napoleon Bonaparte, prawda? Podczas kiedy był to typ ustrojowy. Ale to jest ciekawe, ponieważ był to, nie będę mówił nazwiska, bo to znany profesor jest. To pokazuje, jak bardzo pojęcie to jest w Polsce mało rozpowszechnione jako typ ustrojowy. O cóż chodzi? Chodzi o to, że bonapartyzm jest to typ ustroju politycznego, w którym rządzi jednostka, a więc mamy do czynienia z władzą typu autorytarnego, w której instytucji parlamentu albo w ogóle nie ma, albo parlament ma charakter taki, nazwijmy to, doradczy tylko i wyłącznie i całość władzy de facto wykonawczej i ustawodawczej znajduje się w rękach jednostki i która ta jednostka, uwaga, czerpie uprawomocnienie swojej absolutnej nieograniczonej władzy bezpośrednio z referendum, czy też, jak mówiąc po francusku, plebiscytu ludowego. Czyli demokracja nie polega na tym, że suwerenny naród wyraża swoją wolę, wybierając tam 460 w Polsce czy iluś tam parlamentarzystów, tylko przelewa pełnię swojej suwerenności na jedną, jedyną, konkretną jednostkę, która odpowiada tylko i wyłącznie przed narodem. Także jest to autorytaryzm, nazwijmy w ten sposób, na bazie demokratycznej. W samej Francji się uważa, że jest to swojego rodzaju synteza stworzona przez właśnie Napoleona I i III, systemu Ludwika XIV, czyli monarchii absolutnej, ale z legitymizacją już nie z tradycji woli Bożej i zasady dziedziczenia, tylko z legitymizacją władzy zaczerpniętą od Jean-Jacques Rousseau w postaci suwerennego narodu, który wypowiada się i przekazuje władzę bezpośrednio, a nie za pośrednictwem swoich reprezentantów w postaci parlamentu.
To jest może jako doktryna ustrojowa. Jest również jeszcze, nazwijmy to, bonapartyzm jako pewien typ doktryny politycznej, o której właśnie mówi René Remond, zresztą nie on jeden, bo to o tych bonapartyzmie, czy też czasami w języku polskim przedwojennym używano określenia cezaryzm. Teraz ono wypadło już trochę z obiegu. Jest to doktryna, w której pełnię władzy sprawuje charyzmatyczna jednostka i której podstawowym jakby, no, tej charyzmy elementem są podboje, polityka zagraniczna, chwała państwa, chwała narodu i tak dalej. Czyli można powiedzieć, to tak byśmy dzisiaj powiedzieli, jednostkowy populizm oparty nie na demagogii socjalnej, tylko oparty na zwycięstwach militarnych i chwale państwa i narodu w świecie. No to jest ciekawe, dlatego że wydaje mi się, że ten model się wielokrotnie w różnych państwach powtarzał i pewnie jak omówimy sobie Napoleonów, to się nad tym trochę pozastanawiamy, bo trzeba jednak zacząć od tych samych Bonapartów, no bo przychodzi mi do głowy mnóstwo przykładów jakichś takich właśnie wojskowych, którzy tak jak pierwszy Napoleon przychodzą w jakimś kraju do władzy po to, żeby zaprowadzić porządek, a niekoniecznie są ideowo związani z jakimś konkretnym obozem od Piłsudskiego po Chiang Kai-sheka. Takich przykładów można by szukać. Myślę, że klasycznym na przykład z najbardziej niedawnych systemów bonapartystycznych były rządy Pinocheta w Chile. Hmm. Dlaczego? Dlatego, że mamy władzę jednostki, która co kilka lat, 2-3 lata rozpisuje referendum. I w momencie, w którym uzyskuje poparcie w referendum 50% plus 1, uważa, że ma mandat rządzenia dalej. Kiedy tam Pinochet przegrał jakimś niewielkim odsetkiem głosów, ale w każdym razie mniej niż 50%, uznał, że naród suwerenny dalej już mu nie przedłużył mandatu i oddał władzę i odtworzył system parlamentarny. Także te systemy rzeczywiście, tutaj ma pan rację, jakby bonapartyzm jako pewien system polityczny się upowszechnił się na cały świat potem. No i myślę, że jak mówimy Napoleonów, to przejdziemy właśnie do tych rozważań, które myślę są bardzo ciekawe i aktualne. A teraz zacznijmy właśnie od źródeł, czyli od samego Napoleona I. No właśnie, jak pan sam pan powiedział, że jedną z tych, tą zasadniczą legitymizacją bonapartyzmu, czy najpierw wyjściowych rządów Napoleona I, była chwała Francji, to zwycięstwo militarne. A jednak bardzo długo można mieć poważne, bardzo długo, jak patrzymy na życiorys Napoleona, można mieć poważne wątpliwości, czy on w ogóle był Francuzem, czy uważał się za Francuza. Do końca życia mówił z silnym akcentem. Pochodził oczywiście z Korsyki, która francuska stała się praktycznie równo z jego urodzeniem. Francuskiego zaczął się uczyć dopiero mając 10 lat. Długo był zwolennikiem niepodległości Korsyki. Można podejrzewać, że to dla wzmocnienia jej autonomii początkowo sympatyzował z rewolucją. Czy pana zdaniem ten wybór, Czy tu mamy do czynienia z jakimś takim wyborem Napoleona, żeby stać się Francuzem, żeby po prostu swoją, bo dzięki temu mógł, prawda, dążyć do władzy nad Europą, czy jednak ta kultura francuska tutaj też pokazała tę siłę przyciągania, czy też może rewolucja? No tak, bo to pojawia się w ogóle szersze pytanie, kim są Korsykanie. Dlatego, że Korsykanie, byłem zresztą w swoim życiu raz na Korsyce, więc też to doświadczyłem, posługują się, nazwijmy to w ten sposób, dialektem języka włoskiego. Jest to dialekt sprzed uniformizacji językowej, która nastąpiła wraz z renesansem i tymi wszystkimi tam dialektami toskańskimi, które z tego, co mnie pamięć nie myli, zostały się podstawą języka włoskiego. I kiedy po zjednoczeniu Włoch w latach 1866-1870 wprowadzono zestandaryzowany język włoski, w którym się wtedy posługiwało bodajże tam jakieś badacze oceniają 4-6% społeczeństwa zaledwie, wprowadzono do szkół urzędów jako język obowiązujący, no to te części, nazwijmy to, narodu włoskiego, czy ludzi posługujących się narzeczami języka włoskiego, które nie uległy tej uniformizacji, to nagle zostały z własnym, prawda, można powiedzieć, z własnym taką gwarą włoską, która uchu polskiemu przypomina język włoski, ale tak de facto do końca nim nie jest, bo stanowi to mniej więcej tak jak, nie wiem, no, gwara śląska, prawda, stanowi dla Polaka z Warszawy też pewne coś, co mniej więcej rozumie, ale nie wszystko.
Także tutaj jest podobnie. Sam zresztą Napoleonowi raz zdarzyło mi się znaleźć argument, powiem szczerze, w moich studiach nad Francją, żeby Napoleonowi wypominano niefrancuskość. To mnie francuskość, pamiętam, wypominał Napoleonowi François René de Chateaubriand, taki dosyć umiarkowany konserwatysta francuski, który w jednej ze swoich książek napisał, że Napoleon tak łatwo krwią francuską broczył w tych wszystkich bitwach, prawda, i ją poświęcał, bo nie był Francuzem i traktował, że poświęcał krew obcą. Ale generalnie jest to wyjątek. Dlatego, że zarówno, nazwijmy to, literatura probonapartystyczna, to oczywiste, ale również literatura antybonapartystyczna, czy to republikańska, czy to konserwatywna, no bym powiedział, że raczej tego argumentu nie używa. Dlatego, że we Francji, tośmy sobie o tym rozmawiali, było to pojęcie, prawda, état nation, łączące naród z obywatelstwem. I generalnie we Francji nie podważano tego, że Korsyka jest częścią Francji i że Korsykanie są Francuzami. Dlatego, jak mówię, na tyle masy książek, którą przeczytałem z okresu rewolucji i kontrrewolucji, gdzie ten Bonaparte się naprawdę często pojawia, w jednej jedynej użyty jest tylko taki argument, znaczy, że nie jest to argument specjalnie popularny i Korsykanie są uważani za Francuzów. Zresztą powiem szczerze, byłem, będąc na Korsyce, nawet w domu Napoleona, w którym się urodził, niezbyt jakiś wielki dom. W każdym razie, no, generalnie jednak we Francji panuje konsensus, że Napoleon był Francuzem. Co ciekawe również, nie dostrzegłem nigdy we Włoszech i w literaturze włoskiej, którą oczywiście znam zdecydowanie słabiej niż francuską, nie dostrzegłem również chęci zrobienia z Napoleona Włocha. To jest w ogóle ciekawe, że Włosi jakby uważają, że jeśli ktoś się posługiwał na co dzień językiem francuskim i wrósł w kulturę francuską, to Włochem nie jest, nawet jeśli mieszka na obszarach później należących do Włoch, albo nie należących do nich w ogóle, ale zamieszkanych przez, nazwijmy to, lud włoskopodobny. Też jest taka ciekawa rzecz, że na przykład nie spotyka się mieszkającego w Sabaut urodzonego Józefa de Maistre'a, prób przedstawiania go jako Włocha. A też przecież mogłyby być, był poddany królem Sabauti. Urodził się w Sabauti, w Chambéry, które stało się częścią Francji dopiero w roku 1866. 1859 czy 60, kiedy ten zostało oddane to miasto Francuzom w zamian za wsparcie w wojnie z Austriakami, Sabaudia oddała. I co ciekawe, też nie spotykamy prób, tak powiem, zawłaszczenia de Maistre'a przez Włochów. Inna sprawa, że de Maistre praktycznie nie znał języka włoskiego. W odróżnieniu od Napoleona, to jest, sam pan wspomniał o nim, że do 10 roku życia mówił wyłącznie w języku włoskopodobnym, czyli korsykańskim. No tak, zresztą Sabaudię właśnie Napoleon III, o którym żeśmy już wspominali. Napoleon I, no to ten włoski wykorzystywał później w czasie kampanii włoskich, mógł dzięki temu prowadzić akcję wywiadowczą, bo mógł rozmawiać z chłopami miejscowymi w ich języku, co mu się przydało. Do tej kwestii włoskich jeszcze wrócimy, natomiast jeszcze zostając na tym wczesnym etapie kariery Napoleona, no bo przypomnijmy, że Napoleon właśnie w wieku 10 lat zaczyna się uczyć francuskiego, rodzice wysyłają go do Francji, do szkoły, później zostaje wojskowym w wojsku francuskim, bardzo długo ma właśnie taką podwójną przynależność, no i wybucha rewolucja. Na ile pana zdaniem Napoleon rzeczywiście jest uwiedziony tymi ideałami rewolucji? Bo tutaj jest ta ciekawa sytuacja, że jego protektorem na pewnym etapie jest młody Augustin Robespierre, prawda? Czyli no brat młodszy Maksymiliana, o którym żeśmy dużo rozmawiali w jednym z poprzednich odcinków. Przypuszcza się, nawet spotkałem się z takim stwierdzeniem, że gdyby tego feralnego tam 28 lipca 1794 roku, kiedy Robespierre'ów ścinano, Napoleon sam był w Paryżu, to też by go ścięto jako, prawda, człowieka związanego z młodszym Robespierre'em.
Czy widzi pan rzeczywiście tutaj jakieś związki na Napoleona? Jak bliskie są te związki i czy widzimy też ich ślady w doktrynie politycznej? No bo niektórzy widzą rzeczywiście taką ciągłość między jakobinizmem, a później tym rodzącym się jakoś tam bonapartyzmem. No to jest, bym powiedział, to jest interpretacja, bo nie mamy na to jakich dowodów. Ja powiem tak, myślę, że związki Napoleona z rewolucjonistami wynikają z bardzo prostej rzeczy, a mianowicie fakt, że mamy tutaj młodego oficera z wielkiej prowincji, bym powiedział, już taki zabitej dechami jak Korsyka, dla którego w normalnym trybie kariera wojskowa byłaby zdecydowanie trudna w społeczeństwie stanowym i arystokratycznym. Myślę, że młody oficer w czasie rewolucji ma po prostu wielką szansę, dlatego że jedni się opowiadają za rewolucją, inni przeciwko, dlatego frakcja przegrywająca, w tym przypadku frakcja monarchistyczna raz ze swoją porażką zostawia bardzo wiele miejsc awansu, więc związanie się kogoś takiego bym powiedział, olbrzymich ambicjach, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, z grupą, która idzie do władzy, wydaje mi się być dość naturalne. Napoleona zresztą podejrzewano czasami o rewolucyjność, czasami go podejrzewano o kontrrewolucyjność. Pamiętajmy, że na przykład konserwatyści przez dłuższy czas na emigracji łudzili się, że Napoleon restauruje władzę Bourbonów, prawda, wprowadzi swoją dyktaturę i podobnie jak generał Monk, prawda, zakończył rewolucję angielską, tak Napoleon zakończy rewolucję we Francji. Więc to jest, bym raczej powiedział w ten sposób, że Napoleon umiał stwarzać wrażenie, że zawsze po każdej stronie, prawda, ja takie wrażenie odnoszę i rzeczywiście mu się to udało, dlatego że popierali go zarówno jakobini, popierali go zarówno kontrrewolucjoniści. Jakie były poglądy własne Napoleona, to ja mu się wydaje, że najlepiej wyraża takie znane powiedzenie jego, kiedy tłumaczył swoim doradcom, dlaczego chce zawrzeć konkordat z Kościołem katolickim, to podobno użył takiego określenia, ale chyba prawdziwego, bo przynajmniej u kilku historyków to znalazłem, że gdybym rządził w Egipcie, byłbym muzułmaninem. Ponieważ rządzę we Francji, zawieram konkordat z Kościołem katolickim. Więc raczej idee jego są, bym powiedział, pokłosiem wyborów politycznych, a nie wybory polityczne pokłosiem jego idei. Za podstawowe jakby takie dzieło, za które się, dwa dzieła właściwie, za które się uważa takie wyrazy bo Napoleona poglądów politycznych, to po pierwsze jest kodeks Napoleona, kod cywil, prawda? Właśnie nawet trzy są. Druga to są konstytucje, te, które dyktował dla wszystkich krajów podbitych, między innymi dla księstwa warszawskiego. No i wreszcie trzecie mamy te słynne wspomnienia ze świętej Heleny, pisane przez jednego z jego przyjaciół, którzy z nim tam na tej świętej Helenie byli. I ja bym powiedział tak, gdybyśmy sobie zanalizowali wszystkie te źródła, to znaczy wspomnienia ze świętej Heleny, konstytucję, zarówno francuską, jak i te, które nadawał krajom podbitym i ziemiom uzależnionym, jak i kodeks cywilny, to gdybyśmy zostali tylko i wyłącznie na tym, to Napoleon sam siebie przedstawia jako rewolucjonista, zwolennika równości ludzi wobec prawa, przeciwnika istnienia jakichkolwiek form, nie wiem, pańszczyzny, podległości, niewoli i tak dalej. Zwolennika państw narodów do samostanowienia, zwolennika tolerancji religijnej i wiele, prawda, jeszcze tego typu elementów. To szczególnie zostało utrwalone potem w tradycji przez te memuary ze świętej Heleny, które zresztą notabene się niedawno, parę lat temu ukazały po polsku w trzech takich wielkich, grubych tomach. Więc Napoleon z tej perspektywy się tak przedstawia, plus do tego jako nie tyle nacjonalista francuski, co poszukiwacz chwały Francji militarnej, bo to trudno mówić o nacjonalizmie.
A z drugiej strony, jak zobaczymy sobie na Napoleona praktyka, no to stworzył system absolutystyczno-despotyczny, przy którym Ludwik XIV to liberał, prawda, jest, nie? Ja osobiście dlatego uważam, że Napoleon jest to klasyczna osobowość, taka jak mówiąc językiem Ericha Fromma, autorytarna, która wpasowała się w ideę swojego czasu i która szafuje hasłami liberté, égalité i fraternité, po cichu się z tego śmiejąc i traktując to jako, prawda, hasła takie bym powiedział programowe dla mas. Zauważmy, że głosząc hasło równości, a więc również równości wobec prawa, nie waha się na przykład stworzyć szlachty cesarskiej i zmieszać ją ze szlachtą, tą z ancien régime. Nie waha się stworzyć instytucji cesarstwa. Oczywiście to będzie nie cesarz Francji, tylko cesarz Francuzów, prawda? No taki ładny ukłon, ale to też jest wzięte zresztą od Hohenzollernów, prawda? Bo oni też byli królami w Prusach, czy tam królami właśnie poddanych pruskich, a nie królami Prus. Także to jest taki ten. Ja osobiście uważam, że wszystkie te hasła egalitarne Napoleona są dosyć demagogiczne. Gdyby żył 200 lat wcześniej, to by głosił monarchię z Bożej łaski, którą zresztą ostatecznie, jak wiadomo, no, można powiedzieć, wygłosił w trakcie swojej koronacji cesarskiej. Mam tutaj na myśli ten akt, w czasie którego papież podał mu koronę i zgodnie, tak jak umówiono, jakby całą procedurę, papież się wtedy wycofał do zakrystii i on sam sobie tą koronę włożył na głowę. Takie proste pytanie właśnie, po co mu to było? No to jednak jest, no, chciał założyć nową dynastię, być nowym Bourbonem, prawda, który założycielem nowej dynastii i nie mógł tej władzy otrzymać od papieża, tylko śladem Karola Wielkiego wziął koronę do ręki cesarską i sam sobie, tak jak Karol Wielki w roku 800 nałożył na głowę. Do tego oczywiście cały pompatyczny styl, tak zwany styl empire. Powiem szczerze, styl, na który mam alergię, estetyczny. Pamiętam, że razem z żoną pojechaliśmy do Fontainebleau pod Paryżem. No i to oczywiście pałac tam, prawda, typowo burboński, no a w środku prawie całe ozdoby i wyposażenie w stylu empire. Ja powiem tak, styl empire to na bazarze u ruskich można kupić taki, to znaczy wszystko złote, wysadzane drogimi kamieniami i tak dalej, przy czym jak podejdziemy, to się okazuje, że wszystko jest tylko pozłocone, a kamienie to tylko się świecą, ale wcale nie są prawdziwe i drogocenne. Także dla mnie jest to taki styl bazarowy. Mamy, mówiąc inaczej, do czynienia z osobą o niezwykle wielkich ambicjach przerośniętych, wyrastającej z ludu, demagogicznie posługujących się hasłami rewolucji, a w rzeczywistości chcącą być wśród cesarzy i w cesarzy królów i książąt, co nie za bardzo jej się udaje. Mnie się zawsze przypomina taka anegdota, którą przeczytałem we wspomnieniach Klemensa von Metternicha, który opisuje, jak przyjechał jako poseł austriacki do Paryża i przyjechał złożyć papiery uwierzytelniające, czy jak to tam się wtedy nazywało, cesarzowi. No i jego jakby myśl z pierwszego spotkania była taka. Wprowadzono mnie do cesarza. Spojrzałem na niego. Pierwsza moja myśl. Kapelusz źle dopasowany do reszty stroju. Pomyślałem sobie od razu, no, mam do czynienia z parweniuszem. Także to parweniuszostwo z niego wychodzi. Myślę, że cały styl empire to jest najbardziej to parweniuszostwo właśnie wtedy z niego wychodzi. No i jeszcze te słynne żuki, prawda? Nie wiem, czy pan kojarzy, o co chodzi. Nie, słucham. Żuki wzięte jeszcze ze starożytnego Egiptu. Jako żuki cesarskie, tak, jeszcze od faraonów. Także no to jest taka właśnie no, bazarowa tandeta. Ja powiem szczerze, że trochę nie rozumiem Francuzów ówczesnych, że z jednej strony wolność, równość, demokracja krzyczeli, a z drugiej strony, prawda, popierali Napoleona, który stanowił żywe zaprzeczenie wszystkiego tego, co głosił i co im wmawiał. No to też się spotkałem z tym cytatem, że jakby był w Egipcie, to by islam wprowadzał. Tam też była część dalsza, że jakby rządził Żydami, to by zbudował nową świątynię Salomona.
Także to rzeczywiście możemy podejrzewać, że ktoś instrumentalnie to traktował. I tutaj jest ten kolejny ciekawy wątek, który pan tutaj podjął, to jest właśnie to, że on tak naprawdę nie patrzy do przodu, to znaczy nie tworzy jakiegoś pozytywnego programu oprócz swoich własnych rządów. To mi się wydaje takie charakterystyczne. No zresztą on długo nawet nie miał następcy, nie miał żadnych perspektyw na to, że będzie miał następcę. No, żona była od niego dużo starsza, zresztą regularnie go zdradzała. Szans na potomstwo nie było żadnych bardzo długo. To się wydaje ciekawe, bo to jest taka jakby negacja porządku bez zastąpienia go czymkolwiek innym, oprócz takiej nagiej siły, pozłoconej jakąś taką właśnie, no, trochę tandetą, tak jak pan mówił teraz. No, przecież w końcu się rozwiódł ze swoją Józefinką, prawda, i poślubił habsburżankę, biedną dziewczynę, powiem szczerze, dlatego że biedną została wychowana w bardzo, bym powiedział, cudacznej atmosferze płciowości. Mianowicie jego żona habsburżanka nie mogła się nie tylko zadawać z jakimikolwiek mężczyznami, żeby tam do czegoś nie doszło, ale również czytałem, że nawet nie mogła mieć kota płci męskiej czy psa płci męskiej, tak? Także zadawała się wyłącznie z dziewczynkami i z suczkami czy tam z kotkami, prawda? Do tego stopnia. No i tak bym powiedział, dziewczynę niedoświadczoną, nieznającą, że tak powiem, płci męskiej, nagle rzucono w łapy Napoleona, żeby ten mógł spłodzić dziedzica. A w dodatku jeszcze potem cesarz Austrii, który najpierw wydał, prawda, za uzurpatora, to potem po jego uwięzieniu, jego śmierci, jak już została wdową, to ją sadzano na końcu stołu, bo była skalana jakby, no, nazwijmy to, stosunkami seksualnymi z uzurpatorem, prawda? Przecież to nie jej wina, bo ona wcale go nie kochała, nie chciała, wydali ją za mąż i jeszcze ją sadzali na koniec stołu, prawda? Także, ale ja, gdybym miał powiedzieć, jaki jest cel Napoleona, to ja myślę, że celem Napoleona jest utrzymanie władzy i chęć stworzenia nowej dynastii. To na przykład Jacques Bainville, o którymśmy sobie ostatnio naszej rozmowie już bez kamery, prawda, zwraca uwagę, że jak spojrzymy sobie na wszystkie wojny napoleońskie, to wszystkie wojny napoleońskie mają jeden cel, a mianowicie zniszczenie Anglii tak naprawdę. Dlatego, że po porażce pod Trafalgarem, gdzie cała flota francusko-hiszpańska została zniszczona przez admirała Nelsona, Napoleon nie posiada floty. Panuje nad lądem, nie posiada floty. Wielka Brytania równocześnie subsydiami finansowymi wspiera wszystkie możliwe koalicje antynapoleońskie i próbuje zamykać Francję, no jakby odciąć, nazwijmy to, od rynków pozaeuropejskich. I Bainville sformułował taką tezę, że jakby wszystkie wojny Napoleona są tak naprawdę wojnami z Anglią, które idą w głąb kontynentu z Francji po to, żeby zająć czy też zwasalizować poszczególne państwa europejskie, wymuszając na nich zamknięcie portów przed Anglikami, czyli ostatecznym jakby celem jego było to, żeby to Anglicy zostali wysiudani z kontynentu i zostali taką wyspą, prawda, która może handlować ze Stanami Zjednoczonymi, no i gdzieś tam z jakimiś punktami w Afryce, które już były wtedy koloniami angielskimi. Ale tak naprawdę to jest, pojawia się pytanie, o co jest ta wojna? Wojna ma jeden bardzo prosty cel. Tylko i wyłącznie to, żeby mocarstwa europejskie na czele z Anglią uznały, że Napoleon jest prawowitym władcą, który nie jest żadnym uzurpatorem, którego należy obalić, kiedy będzie tylko taka okazja militarna i polityczna, i który również po swojej śmierci mógłby przekazać władzę polityczną swojej dynastii, którą, no, miał nadzieję, że jednak będzie. I jakby cały ten problem wiązał się z utrzymaniem się władzy. To był tak naprawdę jedyny cel Napoleona. Oczywiście były ośrodki polityczne, które go w tym zażarcie wspierały. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli ludzi uwikłanych w rewolucję, a szczególnie w jej zbrodnie, którzy panicznie się obawiali restauracji Bourbonów, a mówiąc wprost, obawiali się prokuratorów, którzy przyjdą i zaczną ścigać winnych za zbrodnie dokonane na rewolucji. Jakby ta siła go popiera.
Popiera go również, co warto zwrócić na to uwagę, chłopstwo, dlatego że chłopstwo po pierwsze w Napoleonie jest gwarantem własnościowego status quo, a więc również tej wykupienia za pół darmo dóbr narodowych. Po drugie, na wojnie chłopstwo może się wzbogacić poprzez rabunek, mówiąc wprost. Dlatego chłopstwo Napoleona również będzie popierało, ale no, jeśli chodzi o jakąś ideę, no to poza tym są piękne zwycięstwa militarne, coraz to prawda przychodzące wiadomości, że tutaj Austerlitz, tutaj Jena, prawda, tutaj inne bitwy, ale tak naprawdę jaki jest pomysł i czemu to wszystkiemu służy, to tak odpowiedzi nie ma. To zresztą jest przyczyna, dla której ostatecznie Napoleon przegrał, dlatego że jego najbliższe otoczenie na czele z Talleyrandem w pewnym momencie doszło do wniosku, że nie da się zawrzeć pokoju z Anglią, Prusami, Austrią i Rosją, póki na tronie Francji będzie uzurpator. Po prostu się nie da. Dlatego trzeba wynegocjować z tą czwórką, a za jej pośrednictwem z Bourbonami, amnestię dla wszystkich tych, którzy tam w tej rewolucji się dorobili, prawda, i osiągnęli z niej korzyści, czy też popełnili zbrodnię, amnestię w zamian za poparcie prawowitego władcy przeciwko Napoleonowi. I to jest jakby no tutaj istota, to znaczy w momencie, w którym elity skupione wokół Bonapartego, właśnie na czele z Talleyrandem, zdały sobie z tego sprawę, że tej wojny się nie da skończyć, nie da się jej wygrać z całą Europą, no to trzeba się tego Napoleona pozbyć. Bo jakby problem z Napoleonem był taki, że odnosił kolejne sukcesy militarne, ale każdy wódz w końcu którąś bitwę kiedyś przegra. I co potem, i co dalej, prawda? To się zresztą z Napoleonem stało po najpierw wyprawie na Rosję, kiedy karta się odwróciła, a potem klęską w bitwie pod Lipskiem, w bitwie narodów. No i w tym momencie jakby no, dostawszy gwarancję amnestii dla wszystkich rewolucjonistów, poza tymi, którzy głosowali za ścięciem Ludwika XVI, najbliższe otoczenie Bonapartego samo go zdradziło. No tutaj już pan doszedł tak naprawdę do końca. Ja chciałem jeszcze najpierw porozmawiać o tym, jak Napoleon właściwie doszedł do władzy, bo to też jest ciekawe, no bo zupełnie nieoczywiste. Chciałem zapytać, jak to się właściwie stało, że, no bo rozmawialiśmy wcześniej o Robespierze, upadku Robespiera. Robespiera obalają termidorianie, tak zwani, właśnie od tego, że w miesiącu rewolucyjnym termidorzy go obalili, wprowadzają po pewnym czasie dyrektoriat. Jak to się stało, że po kilku tak naprawdę latach, ilu, czterech, pięciu, już republika jest w tak złym stanie, że jest w stanie ją uratować i przetrwanie tylko i wyłącznie jakiś zupełnie przypadkowy, nawet wojskowy, bo to już jest etap, na którym część elit szuka już tak naprawdę jakiegoś kogoś, kto weźmie za mordę całe towarzystwo, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, i zrobi porządek. Jak to się stało, że to się tak szybko zdegenerowało? Przede wszystkim no, to jest ten problem, o którym chyba z tego co pamiętam, myśmy sobie mówili, wspominając tego badacza żydowskiego pochodzenia, gdzieś tam z Polski zresztą, Jakoba Talmona i tą jego książkę, tą demokrację totalitarną. Cały problem rewolucjonistów francuskich polega na tym, że są oni wszyscy demokratami, mniej czy bardziej radykalnymi, ale nie są zwolennikami demokracji liberalnej i pluralistycznej. I każda grupa, która przychodzi do władzy, no jakby główną jej troską jest zgilotynowanie wszystkich pozostałych grup, czy tych, które już rządziły, czy też tych, które mogą rządzić w przyszłości. I to oznacza, że każda rotacja u władzy to jest rzeź. I po tych wszystkich rzeźach, które przyszły razem z rewolucją, mamy właśnie okres termidora, który jest gniciem, bym powiedział, rewolucyjnym. Bo rzeczywiście wtedy mamy okres tolerancji i jakby z fanatyzmu przerzucono się na zasadzie braku jakiegokolwiek idei przyświecającej rewolucji.
Rewolucja nie posiada szerokiego zaplecza społecznego, bo nie jest w stanie się dogadać z Kościołem i ma tą tę całą schizmę w postaci cywilnej konstytucji kleru i Kościoła konstytucyjnego. I rewolucja tak naprawdę jest ruchem wielkomiejskim, szczególnie paryskim. No i w pewnym momencie bym powiedział tak, ideologów zastępują pragmatycy, ale tacy już do bólu. To zresztą często się zdarza, że kiedy mamy nadmiar przeideologizowania, to w pewnym momencie ludzie mają dosyć i się zaraz pojawiają pragmatycy do bólu. Oświecenie przecież tak powstało, dlatego że no, po czasie wojen religijnych, szczególnie wojny 30-letniej w Niemczech, następne pokolenie nie chce już słyszeć o żadnych dogmatach wiary po prostu. I tutaj mamy taką, można powiedzieć, podobną sytuację. Ci, co przeżyli, to już nie chcą o niczym słyszeć. Zresztą prawda jest taka, że większość ideowego elementu rewolucyjnego została wymordowana. Zostali już, bym powiedział, całkowici sceptycy polityczni, tacy jak, nie wiem, Talleyrand, Fouché, prawda, i tak dalej. O Talleyrandzie można powiedzieć wszystko, ale nie to, że w cokolwiek wierzył, prawda. Ani nie wierzył w Boga. No w swoich, pamiętajmy, że przed rewolucją był biskupem i o tym, że przestał nim być i zrzucił suknię biskupią, wspomina w jednym zdaniu zaledwie. No potem raczej trudno też go uznać za element specjalnie ideowy w czasie rewolucji. Jest o nim takich różnych wiele powiedzeń, dlaczego na przykład nigdy nie sprzedał własnej matki. Tylko dlatego, że nikt nie chciał kupić. Czy też ta słynna anegdota, zresztą moja ulubiona, chyba nieprawdziwa, mianowicie, że Talleyrand przebywa na jakimś imprezie w Paryżu, na balu i nagle słychać za oknami salwy armatniej i strzały karabinowe. Ludzie pootwierali okna będące na imprezie, patrzą, a tutaj jacyś ludzie z karabinami biegają. No to Talleyrand się wychylił, prawda, i się krzyczy, co się dzieje? Panowie, co się dzieje? Rewolucja wybuchła. I wtedy Talleyrand wyskoczył na środek sali, gdzie była impreza, i mówi, wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy. Wszyscy, kto wygrał? Nie wiem, to się okaże jutro. Także został element tego typu, no i jak został element tego typu, no to niestety on już chce tylko i wyłącznie korzystać z owoców rewolucji, to znaczy przede wszystkim chce korzystać z władzy, chce korzystać z pieniędzy nagrabionych w trakcie rewolucji i przede wszystkim panicznie bojący się kontrrewolucji jakiejkolwiek, no i prawda, prokuratorów, którzy zaczną osądzać winy zarówno od morderstw, po grabieże zwykłe, prawda? Dlatego ja bym raczej powiedział, że to jest takie, no, takie coś takie to, ten okres Termidorian to jest coś takiego, tak, jest takie określenie liberalizm zmęczenia. To znaczy liberalizm, który już w nic nie wierzy, już chce tylko i wyłącznie przetrwać, żeby nie było kolejnej epoki fanatyzmu i rzezi. To jest taki liberalizm zmęczenia. Ale w tym liberalizmie zmęczenia cały czas jest przekonanie o tym, że po pierwsze rewolucja nie posiada większości. Dlatego, że wieś została stracona częściowo przez katolików, jedna grupa. Druga grupa ludności wiejskiej chce ustabilizowania rewolucji i mieć poczucie bezpieczeństwa tych dóbr narodowych. W miastach mamy coraz to jakieś tam spiski, czy to rewolucyjne, czy to kontrrewolucyjne. I potrzebny jest człowiek środka, można powiedzieć, kto dokona ustabilizowania nowego społeczeństwa i nowego status quo własnościowego. Taki status quo wprowadzi i ustabilizuje. I był po prostu poszukiwany, nie będzie nawiedzony ideologicznie, nie będzie chciał ani rewolucji, ani kontrrewolucji, tylko ten, kto pozwoli korzystać z tego, co zostało zdobyte bez żadnych, prawda, bez żadnego radykalizmu. I to robi Napoleon. Napoleon przede wszystkim, myślę, że najważniejszym aktem napoleońskim jest element, którego się dzisiaj nie dostrzega, a mianowicie kodeks cywilny Napoleona. On po pierwsze, no wszystkie wolności rewolucyjne, których Francuzi zdaje się chcieli, generalnie uznaje za święte. Po drugie, wprowadza bardzo ważny artykuł, który jest niedoceniany dzisiaj, a mianowicie artykuł, on właściwie jest potraktowany dzisiaj jako artykuł liberalny.
i prokapitalistyczny, artykuł, w który gwarantuje nienaruszalność własności. Ale uwaga, nienaruszalność własności to jest artykuł, który gwarantuje nienaruszalność status quo własnościowego w momencie wprowadzenia kodeksu cywilnego, czyli po wielkim szabrze rewolucji. Ja bym powiedział tak, Napoleon jest traktowany przez, nazwijmy to, ówczesną nomenklaturę, troszkę tak jak Lech Wałęsa. To znaczy ktoś, kto przyjdzie, da wielkie nazwisko, ale będzie dbał, żeby nie doszło do żadnych rewindykacji całego, prawda, majątku nomenklatury, która się uwłaszczyła. I można powiedzieć, że Napoleon spełnia taką rolę Lecha Wałęsy. Napoleon spełnia rolę Władimira Putina w Rosji. To znaczy kogoś, kto wyciąga Rosję z wielkiej smuty, ale nie narusza status quo własnościowego poza jakimiś tam osobami, które z nim walczą. I co rozkradziono w latach 90., to rozkradziono i status quo majątkowe jest już święte. Prawda? Także to jest właśnie ktoś, kto daje odpocząć, a równocześnie nie narusza żadnych istotnych interesów, bo osoby, których interesy naruszono, albo nie żyją, bo zostały zamordowane, albo przebywają na emigracji. Ale z tymi emigrantami też się da załatwić sprawę, dlatego że Napoleon ogłosi amnestię i wszyscy emigranci mogą wrócić. Oczywiście są ograbieni i tak dalej, ale mogą wrócić i jeżeli mają pochodzenie szlacheckie, są traktowani jako szlachta i mieszani w jedno ze szlachtą cesarską. Mamy konkordat z Rzymem i mamy połączenie kościoła konstytucyjnego, jego kasatę, z kościołem tym katolickim, nazwijmy w ten sposób, legalnym. Czyli jakby następuje powrót do normalności, zarówno w znaczeniu politycznym, kościelnym, jak i w znaczeniu własnościowym. To jest największa zaleta Napoleona. Wydaje mi się, że po prostu Francuzi ówcześni nie mieli nikogo innego na podorędziu. Tak bym to wyraził. Stąd pozycja Napoleona, który miał bardzo wielkie ambicje osobiste, ale nie miał wielkich ambicji ideologicznych, a tego Francuzi się bardzo bali. To rzeczywiście ciekawe ujęcie. Natomiast wydaje się panu, że rzeczywiście te obawy tej rewolucyjnej elity były uzasadnione? To znaczy, gdyby nie pojawił się ktoś jednak zdolny, niewątpliwie jakbyśmy go nie istniali, wybitny polityk, wybitny dowódca wojskowy, który był w stanie utrzymać tę władzę, stworzyć coś, co przetrwało te kilkanaście lat, Czy wydaje się panu, że to obawy były uzasadnione i gdyby wtedy nie pojawił się Napoleon, albo na przykład Napoleon w jakiś sposób by zginął, by zostałby złapany przez Anglików, kiedy uciekał z Egiptu, zamiast niego pojawiłaby się jakaś losowa miernota, czy coś w tym rodzaju? Czy wydaje się panu, że rzeczywiście wtedy była szansa, żeby już wtedy nastąpiła kontrrewolucja i wymuszony powrót Bourbonów? No bo wtedy tak naprawdę rewolucja byłaby epizodem, tak? No, ścięcie króla to jest 93 rok styczeń i tutaj mielibyśmy ile? 6-7 lat zamiast 20 paru. To byłaby ogromna różnica. Wydaje się panu, że także to rzeczywiście jest prawdopodobny scenariusz. Już wiadomo, że to jest historia alternatywna, ale jak pan na to patrzy? Ja powiem tak, pamiętajmy, że ludzie ówcześni zawsze patrzą na podstawie materiału historycznego, który im jest dostępny. Materiałem historycznym z rewolucji, jaką znali, to była rewolucja angielska w XVII wieku. I kiedy się spojrzy na rewolucję angielską w XVII wieku i na jej koniec w postaci generała Monka, no to po śmierci Cromwella, to taki Robespierre, prawda, można powiedzieć, angielski, mamy jego syna Richarda, bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, który się generalnie nie sprawdza w roli lorda protektora. Wszyscy widzą, że sobie nie daje rady. Wszyscy panicznie się boją powrotu nowej rzezi i wojny domowej. No i wtedy przychodzi generał Monk, przywraca monarchię. Właściwie proste pytanie, a kto był przeciw? Wszyscy nagle są monarchistami, jak ten Talleyrand na przyjęciu. Tak, pod warunkiem, że nie będzie restauracji własnościowego status quo i król nie odbierze ziemi wszystkim tym, którzy się wzbogacili i nie odda im prawowitym właścicielom, którzy popierali króla i pod warunkiem, że nie będą ścigani wszyscy ci, którzy narobili przestępstw w czasie rewolucji.
Ja myślę, że Francuzi wtedy mieli ten widok przed oczami po prostu, właśnie rewolucji angielskiej, której my dzisiaj nie mamy, myśląc o rewolucji francuskiej. No i oni się po prostu tego obawiali, a co będzie, jak przyjdzie król i dokona, nazwijmy to, restauracji totalnej. Pamiętajmy, że w rewolucji angielskiej była też troszeczkę inna sytuacja, dlatego że król został przywrócony rękami samych Anglików bez ingerencji obcych mocarstw. Tutaj sytuacja była inna, dlatego że Francja posiadała granice lądowe z Hiszpanią, z Rzeszą, czyli z Austrią i z Prusami. Dlatego też ingerencja, wręcz jego wsparcie militarne obcych mocarstw wchodziło w grę. Napoleon był pewny od momentu, w którym przede wszystkim kazał, to de facto doprowadził do mordu sądowego księcia d'Enghien, prawda, było oczywiste, że jest bezpieczny, bo to jest troszeczkę tak, jak członkowie bandy, jak przyjmują kogoś nowego, to każą mu wziąć udział w przestępstwie, na przykład kogoś zabić, dlatego że wtedy już są pewni jego lojalności, bo on zna nasze sekrety, a my znamy jego sekret. I tu jest podobna sytuacja. Po zabójstwie księcia d'Enghien już było oczywiste, że Napoleon się nigdy nie pojedna z Bourbonami, bo zabił jednego z nich. Czy kazał zabić w morderstwie sądowym, prawda? Dlatego jest bezpieczny. Z każdym kolejnym rokiem trwania, nazwijmy to, bonapartyzmu, ludzie mieli świadomość, że szansa restauracji status quo ante integralna spada. Po 25 latach od rewolucji naprawdę ciężko było wierzyć w to, że przyjdzie król, zabierze wszystkim ludziom majątki, które oni tam nielegalnie w czasie tej rewolucji uzyskali. Wszystkie przestępstwa popełnione, prawda, zostaną ukarane i tak dalej. Więc przedłużanie tego, żeby Bourboni nie wrócili, było na rękę. Kiedy tylko otoczenie Napoleona z Talleyrandem zrozumiało, jakby dogadało się tutaj, że całe, że tak powiem, dochodzenie i cała restauracja będzie polegała na tym, że król będzie miał przydomek 16, udając, że jest następcą 15, w którym nie wiadomo, co się stało, prawda, w czasie rewolucji, czyli jakby taki element wyłącznie wizualny. Do tego będzie amnestia dla wszystkich poza nielicznymi już żyjącymi, co zagłosowali za zabójstwem Ludwika XVI. To była bardzo nieliczna grupa, bo przecież oni się wszyscy wymordowali. Dlatego bym powiedział, że w tym momencie poczuli się bezpieczni. Jeszcze dostali kartę konstytucyjną, prawda, z parlamentaryzmem jako gwarancją, nazwijmy, instytucjonalną, że rewolucji integralnej nie będzie. I wtedy to mogło nastąpić, no bo jednak, powiem tak, tym bezideowym ludziom, którzy popierali Napoleona i stanowili jego otoczenie, nie chodziło o jakieś wielkie idee. Szczególnie, że no, sami żeśmy uznali, że tak naprawdę Napoleon nie przedstawił jakichś wielkich idei, a te, co przedstawił, to przedstawił dopiero w tych wspomnieniach, memuarach ze świętej Heleny, które też jest pytanie, na ile on sam napisał. No bo taki tam hiszpański jego przyjaciel, hrabia, je spisywał. No i to właściwie nawet nie wiadomo, czy to są, na ile to są jego słowa, na ile wspólne, na ile dopisane przez tego hrabiego i tak dalej. Nie? Dziękuję bardzo. To był pierwszy odcinek naszych rozważań o bonapartyzmie. Do Napoleona wrócimy w kolejnym odcinku, a moim gościem po raz kolejny, moim i Państwa przede wszystkim gościem był pan profesor Adam Wielomski. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję serdecznie. Wszystkich Państwa zachęcam do subskrybowania, do zostawiania łapek w górę, do komentowania, do pisania nam o kim jeszcze chcieliby Państwo, żebyśmy porozmawiali, czy z profesorem Wielomskim, czy z innymi naszymi gośćmi. No i zachęcam oczywiście również do wsparcia finansowego, które jest nam po prostu niezbędne, żebyśmy mogli przygotowywać dla Państwa więcej wartościowych materiałów.